Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chyba nie ma tak bardzo nadużywanego pojęcia drugiego jak miłość. Tak nadużywanego i tak bardzo też nierozumianego. Szczególnie może, kiedy słyszymy je w Kościele, to już myślimy sobie znowu, bo myślimy po swojemu o miłości, coś, co nam się wydaje. A tymczasem jest ono sednem naszej wiary i nigdy dość o prawdziwej miłości. Wielu tym słowem tłumaczy się, i to nawet z najgorszych rzeczy. I wielu też ludzi, nas, chrześcijan, rozlicza z tego, co sami rozumieją pod pojęciem miłości. A my się nieraz zawstydzamy, bo nie do końca wiemy, w co wierzymy, jaka powinna być ta nasza miłość chrześcijańska. Więc o jakiej miłości, kiedy to słowo słyszymy lub go używamy, o jakiej miłości myślimy? Chrystus nie wzywa nas do czysto ludzkiego wysiłku, nie wzywa nas do budzenia w sobie uczuć, nie wzywa do kochania naszymi ludzkimi siłami, naszą ludzką miarą, bo ta nasza miara kończy się, kiedy przestaje być miło. I może język polski nas tutaj trochę zwodzi. Miłość i miło, one nie mają ze sobą wiele wspólnego. Mimo wszystko. Bo Jezusowi chodzi o to, żeby uczniowie wszystkich wieków, którzy chcą Go naśladować, żeby naśladowali Jego miłość, żeby kochali Jego miłością. Powinniśmy raz a dobrze zapamiętać, że przykazanie miłości, jakie nas obowiązuje, to nie jest to starotestamentalne przykazanie: będziesz miłował i tak dalej, które dobrze znamy. Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus, nie w miłości swojej, własnej, waszej. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nie tak jak chcecie, tak jak wam miło, ale tak jak ja was umiłowałem. A więc oddać swoje życie, oddać swój czas, oddać swoje zdolności, żeby prowadzić innych do poznania Ojca. Jezus mówi te dzisiejsze słowa, to przykazanie miłości, na ostatniej wieczerzy. Jest to mowa pożegnalna, najważniejsze przesłanie. Jest ze swoimi najbliższymi. Wie, co zaraz będzie się działo. Wie, że to ostatnia wieczerza. W taki sposób przeżywana z nimi przed krzyżem,
daje im testament, ostatnie pouczenia, samą esencję. Bo bez tej miłości, tak rozumianej, jak to dziś Jezus wyjaśnia, nic z ostatniej wieczerzy i tego, co stało się po niej, nie ma sensu. Pada słowo przykazanie i ono trochę ciężko brzmi. Pomyślimy o kamiennych tablicach może. Ale żebyśmy nie myśleli o przykazaniu wypisanym gdzieś na kamieniu, to Jezus dzisiejsze przykazanie miłości obudowuje radością i przyjaźnią. I to znowu swoimi. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. To wam mówię, aby radość moja w was była. Radość moja. To przykazanie połączone z ofiarą, bo ostatnia wieczerza to pierwsza msza święta, ofiara Chrystusa, kiedy daje chleb i wino zamienione w swoje ciało i w swoją krew i potem ofiarowane na krzyżu. Ofiarę i to przykazanie miłości Jezus obudowuje radością i przyjaźnią płynącymi od Niego. I daje nam nie najpierw wymagania, ale daje swoją bliskość, siłę i moc. Łaskę, żeby kochać tak jak On. Łaskę, która sprawia, że to On przez nas kocha innych.